Hej, cześć, siema na wam wszystkim, tutaj Matisto, witam was w drugim odcinku. Zagrajmy w jakieś horrory czy coś takiego. Dokładnie tego nie nazwałem, ale tak, dzisiaj gramy w Hitch. Tutaj mamy przedstawione sterowanie. No i gra polega na tym, że jesteśmy uwięzieni w domu, jak widzicie. Słychać ptaki, a nie możemy wyjść. Jesteśmy uwięzieni w domu, w którym są dwie osoby i jedna może wyjść. Jedna tylko może wyjść. Pam, pam. To jest taki trochę horror, czy coś takiego. Nie do końca. Dobra, ale idziemy. Tak, i mam dokonać tutaj wyboru pomiędzy głową a sercem. Ja przedstawię obydwa sposoby, tylko że pierwszy teraz, a drugi w drugim odcinku, bo będą dwa odcinki. Tutaj widzicie, mamy ten jedna osoba plus klucz, wyjście, równa się wyjście, mamy równa się nie, a tu dwie osoby plus klucz, nie da się wyjść, widzicie. Dobra, to idziemy tak, do drugich drzwi, teraz będzie straszny widok. Tak, klucz. Ale ja chcę go. Klucz równa się głowa albo serce. Czyli muszę ci dać znaleźć głowę albo serce. Tak, to jest głowa. Nie łaź za mną, proszę cię. Dobra, wejdę w ciebie. O. Dobra, kucamy. Tutaj mamy klucz do łazienki. Idziemy na tłum. Tak, wiem, wiem, jesteś, tak, wiem. To może być najstraszniejsze, kurde, tylko w tej grze. Gdzie jest klucz? O, mam. Do trójki. Dobra, poszła na górę. Będzie chciała wyjść. I nie wiem, co tu zdecydować. Może weźmiemy dzisiaj głowę. Tak. Weźmiemy głowę. Jest klucz do głowy. Ho, ho. Tylko nie przeraźcie się, co ona będzie robić. A, kibelek jeszcze muszę otworzyć. Tam jest jej głowa. Widzicie? Widzicie? Jeszcze oddycha. No, wchodź. Będzie coś strasznego. Drzwi się zamykają i patrzcie, co będzie się działo teraz. Rozgląda się. Ja się nie będę bał. Wy też się nie bawcie. Nie bójcie. O-o. Patrzcie, co ona ma. Nic się nie da zrobić. Zakrwawione wszystko. Cała zakrwawiona. No już, wystarczy. Dobra, wygrałaś. Jo, wystarczy. I wychodź. Dobra, to zapraszam was do drugiego odcinka, do drugiej części. Tam dokładnie wszystko wytłumaczę. Na razie, cześć.